Chyba powiedz coś, bo to jest wideo. Co? Rozluźniony? Można z tobą porozmawiać przed walką normalnie? No. I nic? Ale teraz nakręcisz? Teraz kręcę. To jest... jak zawsze ta sama szpila, nie? Ten sam? Czyli nie to, że musi być ciemny pokój, nikogo nie może być, ale za chwilę pewnie trener, który tutaj siedzi. Dzień dobry trenerze, dobry wieczór, przepraszam. Już źle patrzę. Nie, no jasne, wiadomo, że przed samą walką już tak godzinę czy tam dwie to już koncentracja. Teraz jeszcze delikatnie państwu można powiedzieć. Jak Chicago cię przyjęło, powiedzmy? Bardzo fajnie, cieszę się, dziękuję kibicom, że się tak nie wspierają. Mam nadzieję, że będą nam dopisywać mi Andrzeja Pomparę, bo kolejny fajny pojedynek. Słuchaj, powiem ci jedną rzecz, że pogodę jakbyście mieli napisać lepszą, to nie można, bo jest 20 stopni Celsjusza, a normalnie tu jest 30 parę, wilgotności nie ma w ogóle, pewnie czujesz się jak w Wieliczce, nie? Prawie. Powiem szczerze, że przylecieliśmy do Miami, miałem delikatny taki dyskomfort, ale przygotowany byłem na wszystko, tak? No bo trzeba być, nie? Przyleciałem do Chicago, patrzę, oh my god, I'm home, jestem w domu. Tak naprawdę teraz to samo, no dzisiaj wymarzona pogoda, ciepło, w ogóle zero wilgotności, wiatrek. Po prostu nie tylko iść i walczyć. Mówiłeś, że w wywiadach, że nie byłem na ważeniu, byłem w samolocie, że Mike Mollo traci nerwy. Że odczułeś coś, że jego zachowanie sugeruje, że po prostu nie wytrzymuje ciśnienia tak zwanego. W ogóle jest delikatnie trochę odkorniony, tak mi się wydaje, ale chyba nic z tym złego. Nie, to jest taki... No ty też przecież tak, no lekko. No. Nie, no na pewno mówię, będzie fajna, zajebista walka będzie, ale nie dam mu poboksować. Z rozluźnionym Arturem Szpilką, trener Fiodor Łapin patrzy na zegarek, wszyscy rozumiemy ten sygnał, dziękuję bardzo.